Dzień dobry, dzień dobry. W tej chwili 7 stopni odczuwalne 6. 100% zachmurzenie. Widzicie, jakie niebo jest zachmurzone. Szansa opadów 51%. Dobra jakość powietrza. O to mnie zadowala. Także będzie spacerek z pewnością, mimo takiej pogody. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Najcieplej od 14 do 16, 8 stopni. Ale to tylko tak się wydaje, że jest chłodno. Ja wczoraj też wyszłam. Pogoda była taka sobie niespecjalna, a okazało się, że nie jest wcale zimno. Tak samo dzisiaj. Nie zamierzam się przestraszyć deszczu i zachmurzenia. Będzie spacer. Dzisiaj ugotuję rosół z kurczaka. Porcja rosołowa już od razu na 2 dni. Na jutrzejszą niedzielę również będzie. Tu przygotowane warzywa, sporo pietruszki, selera, marchewki, no i natki pietruszki. Jest por. To co potrzebne, to wszystko jest. Także nastawiam rosołek. Niech się piści pomału. Dawno nie robiłam makaron swojej roboty, więc dzisiaj do rosołu będzie. Zaraz będę robić. Smaczny. Kiedyś bardzo często robiłam, w zasadzie nie używałam kupowanego, a teraz jakoś tak rzadziej to robię, ale postanowiłam to zmienić. Ciasto podzieliłam na dwie części. Teraz będę rozwałkowywać każdą z osobna. Bardzo proste, bardzo szybko się robi. Już jeden placek rozwałkowany na dość cienko. Przełożę do wyschnięcia. Później będę kroiła na cienkie paseczki i kroiła makaron. No, makaron pomału sobie kroję. Paseczki i kroję makaron taki, jaki chcę. Makaron zrobiony. Przygotowany do wyschnięcia, trochę niech on troszeczkę tak podeschnie, to wtedy nie będzie się zlepiał w gotowaniu. No i cóż, dawno nie robiłam, ale bardzo szybko mi to poszło. Błyskawicznie. Mój pyszny rosołek gotowy z makaronem swojej roboty, taki swojski. Ach, co za aromat się unosi. Jeszcze z natką pietruszki. Uwielbiam. 16:30, jak ładnie się zrobiło. A tak padał deszczyk. Chociaż mnie to nie przeszkodziło w spacerze. Pod parasolką poszłam na spacer i nagrywałam pod parasolką, także. Ale teraz pięknie się zrobiło. Może jakoś na święta się ta pogoda jakoś wyklaruje i będzie słonecznie i ładnie. Zobaczymy. Pod ostatnim filmem padło pytanie, co to znaczy zblokować robótkę. Więc mówię, trzeba tą robótkę już jak się skończy, oczywiście, to trzeba robótkę namoczyć w wodzie, letniej wodzie. Nie wykręcać, tylko wycisnąć, żeby ta woda troszeczkę wyleciała. Później ułożyć na ręczniku i ten ręcznik zmieniać. Później dać suchy ręcznik i tą robótkę rozłożyć. Ona będzie wilgotna już bez wody, bez nadmiaru wody. I wtedy ją tak rozłożyć. Tak jak ja tu pokazuję, rozkładam, rozłożyć. Rozłożyć. W niektórych momentach, gdzie jakaś robótka niesforna, to nawet do ręcznika szpileczką przyczepić, tak żeby po prostu, żeby ona nabrała takiego kształtu, jaki chcemy, i wyschła. I tak wyschła. I nie ruszać ją, ona tak wyschnie i będzie już zblokowana w ten sposób. To jest właśnie blokowanie.